Nie może być filmu bez Cezara, nie? Tak, siadaj. Zmęczyłeś się po spacerze, co? Zmęczyłeś się. Nie będzie to taki zwykły film o porządkach wiosennych. Nie powiem wam po prostu, jak umyć okna. Nie będziemy się bawiły w perfekcyjne panie domu, ale opowiem wam o kilku takich fajnych rzeczach, które ja robię na początku wiosny. Dla mnie wiosna to jest bardzo fajna pora roku, to są taki czas, kiedy są moje urodziny, więc ja po prostu bardzo lubię ten okres. I z początkiem wiosny ja też po prostu czuję taką nową energię, chce mi się bardziej, słońce świeci, jest przepiękna pogoda. I w związku z tym też postanowiłam zrobić kilka rzeczy, które pomogło mi wejść w ten okres właśnie wiosenno-letni, przygotować się też do tego okresu wiosenno-letniego i opowiem wam dzisiaj, co możecie zrobić, żeby właśnie poprawić swoją sytuację finansową i domową poprzez wprowadzenie tych kilku bardzo małych zmian. Warto je robić cyklicznie, warto je sobie wpisać w kalendarz i robić je na początku okresu wiosenno-letniego, ale też na początku okresu właśnie jesienno-zimowego. Bo to są takie bardzo fajne rzeczy, które właśnie możecie zrobić, żeby sobie usprawnić swoje życie. Ale zacznijmy od początku. Dla mnie takie porządki wiosenne to są porządki w bardzo wielu różnych częściach mojego domu i też w moim budżecie. Więc kiedy ja myślę sobie o porządkach wiosennych, to nie do końca myślę sobie właśnie o tym, co powiedziałam wcześniej, czyli o tym myciu okien i jakichś takich porządkach generalnych, bo ja je robię po prostu co tydzień, sprzątam swój dom, więc nie mam takiej potrzeby, żeby jakoś tutaj robić takie generalne porządki, bo przychodzi wiosna, ale jest takich kilka rzeczy, które właśnie robię w tym czasie. Jedną z takich rzeczy, które robię na początku tego sezonu wiosenno-letniego jest przegląd garderoby i też przegląd generalnie różnych pomieszczeń w naszym domu i ogródku, do czego przejdę za chwilę. Ale takim pierwszą rzeczą, którą robię, jest właśnie przegląd garderoby. Przeglądam sobie, co będziemy potrzebowali, które rzeczy muszę dokupić, które ubrania jeszcze spokojnie przejdą na kolejny sezon. Jeżeli chodzi w ogóle o ubrania, to staram się kupować je na tyle klasyczne, że mogę je nosić przez wiele, wiele sezonów, więc nie jestem fanką takiego podejścia, że kupuję tylko i wyłącznie to, co jest modne. Jeżeli chodzi o okrycia wierzchnie i buty, tutaj jestem bardziej fanką klasyki, jest to podejście bardziej ekonomiczne i dużo lepsze dla naszego portfela, no i też lepsze też dla środowiska, bo nie kupujemy non-stop czegoś nowego. Więc tutaj, jeżeli o mnie chodzi, to ja właśnie szukam takich rozwiązań ponadczasowych, więc przeglądam, czy muszę te moje płaszcze wyprać, które mam właśnie w szafie, czy muszę je odświeżyć, czy może potrzebuję jakichś napraw. Przeglądam sobie to wszystko i to samo robię z butami. Przeglądam swoje buty, ja nie mam też miliona par butów, mam dosłownie kilka par butów. Jestem tak bardziej trochę minimalistyczna, jeżeli chodzi o moją szafę i przeglądam moje buty. Robię to samo z butami dzieciaków. Tutaj już, ponieważ dzieciaki rosną, te buty wiem, że te, które były gdzieś tam, zostały u nas z okresu takiego jesiennego, takiej wczesnej jesieni, mogą już być na nie za małe. Więc to, co ja robię, to po pierwsze mam taki fundusz ubraniowy na ubrania dla dzieciaków i ja takie fundusze też o czym powiem wam potem, przeglądam je co kilka miesięcy i usprawniam i patrzę po prostu, jak tam wszystko płynie. Fundusz ubraniowy to jest świetna rzecz, to jest jedno. A dwa, przeglądam właśnie, jeżeli chodzi o szafy dzieciaków, co potrzebują, co już mają, czego potrzebują, co muszę tam z tych szaf oddać. I tak to po prostu robię. I tutaj bardzo fajnym tipem, który może wam tutaj przejść przez cały ten właśnie moment sprzątania domu i przeglądania domu jest to, żeby korzystać sobie z dwóch aplikacji na swoim telefonie i robić po prostu listy. Listy tego, co potrzebujecie zrobić. Jeżeli o mnie chodzi, ja jestem człowiek bardzo prosty i dla mnie im prościej, tym lepiej. Więc ja korzystam albo z notatnika na telefonie, w którym po prostu mam poskregowany notatnik w notatniku moim na telefonie mam foldery i różne foldery są do różnych części mojego życia przypisane. Mam folder dzieciaki ubrania i tam sobie wpisuję właśnie, czego konkretne dziecko czego potrzebuje, czy to jest jakaś bielizna, czy to są jakieś leginsy do szkoły, czy to jest jakaś właśnie odzież typu buty i kurtki i wtedy z taką listą ja doskonale wiem, czego my potrzebujemy i to też... Ponieważ my jesteśmy dużą rodziną, nie mamy jakoś nie wiadomo jakiego miejsca, u nas nie jest też z gumy, więc ja też muszę być taka dosyć mocno, muszę dosyć mocno się ograniczać, jeżeli chodzi o kupno właśnie ubrań, więc
też taka lista właśnie pomaga mi tutaj to wszystko trzymać w ryzach i dobrze bardzo planować budżet, bo ja te swoje liczby przeglądam, patrzę, bo też przy przeglądach możemy na przykład odkryć, że o, kupiliśmy jakieś fajne buty na jesień na przykład ubiegłego roku, były trochę za duże, nagle się okazuje, że kurczę, mamy buty w szafce. Ja tak znalazłam buty niedawno dla mojego syna. Wydawało mi się, że on nie ma butów na wiosnę, a się okazało, że w szafce z tyłu schowane były bardzo fajne buty dla niego, których po prostu on wtedy nie nosił, bo były delikatnie dla niego za duże. I w tym momencie problem butów został dla niego rozwiązany. Kurtkę też dla niego znalazłam w szafie, więc tutaj to właśnie te przeglądy szafy, to wszystko to jest bardzo ważne, bo mimo że nam się wydaje, że my wiemy dokładnie, co mamy w szafach, to bardzo często po prostu zapominamy. No bo jak tam nie zaglądają przez kilka miesięcy, czy to tam gdzieś jest w jakimś pudełku, czy cokolwiek, no to właśnie warto sobie to spojrzeć. Jeżeli jeszcze chodzi o te przeglądy szafy, to ja też od razu już zaopiekuję się moimi rzeczami zimowymi, więc ja to co robię, to po prostu sobie czyszczę moje buty zimowe, wkładam do nich do środka papier, zabezpieczam je po to, żeby one były dobre na kolejny sezon, po to, żeby po prostu dobrze przechowywane obuwie, płaszcze będą nam dużo dłużej służyły. Swoje płaszcze zimowe, moje kurtki zimowe i kurtki zimowe dzieciaków też wszystkie zostały wyprane po to, żeby po prostu świeże poszły z powrotem do szafy i czekało na nas na kolejny rok. Przejrzałam też nasze wszystkie szaliki, rękawiczki zimowe i one też, część z nich po prostu została oddana do charity shopu, bo uznaliśmy, że po prostu dzieciaki nie będą w nich chodziły. Także ja też tutaj się pytam, co chcesz zostawić, co chcesz wziąć ze sobą dalej na kolejny sezon. I w ten sposób po prostu robię ten przegląd. Jeżeli chodzi dalej, przygotowując się do porządków wiosennych, warto sobie spojrzeć na to, co mamy w domu, co możemy być może sprzedać, zapytać się dzieciaków czy domowników, czego nie używają. I w naszym przypadku na przykład okazało się, że będzie to część rowerów. Część z nich jest za mała, część dziewczyny powiedziały, że nie chcą rowerów na ten moment, chcą jeździć na łyżwiarkach. Ogarnęliśmy też nasze dwie szopy. I okazało się, że dzieciaki już w tym roku nie chcą też basenu i miały wybór, albo basen, albo trampolina, ponieważ nasz ogródek jest dosyć mały i możemy mieć tutaj tylko jedną rzecz, a że basen mamy dosyć duży, więc można spokojnie go sprzedać, więc to jest taki fajny sposób też, robiąc takie wiosenne porządki, na to, żeby się pozbyć rzeczy, które mamy w domu i powystawiać je albo za pieniądze, albo na grupach gdzieś tam za darmo. My tak wystawiliśmy taką małą szklarenkę, którą Krzyś mi zrobił w zeszłym roku. Uznałam, że w tym roku nie będę się bawiła w hodowcę pomidorów. I chcemy po prostu tam w tym miejscu postawić sobie meble ogrodowe. Więc tak to u nas wygląda. Naprawdę można w ten sposób zarobić mnóstwo kasy. I jak ja to mówię, te rowery zostały kiedy, kochanie, wystawiłeś rowery? 15 minut temu? 5. 5 minut temu i już mamy pierwszego nabywcę, więc jutro o godzinie 10 przyjeżdża odebrać. I jutro o godzinie 10 przyjeżdża odebrać. Naprawdę nie ściemniam, rowery zostały na grupie zamieszczone dosłownie 5 minut temu. Tutaj mamy wszystkie rowery, poczekamy aż te dzieciaki przyjdą. Niektórych nie wiemy, czy chcą sprzedawać, czy nie, więc zapytamy się ich, tak żeby to też była ich decyzja. Moim kolejnym krokiem, który podjęłam przy moich porządkach domowych, było oczywiście porządek w moim budżecie. Ja generalnie, jeżeli chodzi o budżet, mam na ten temat mnóstwo filmów na kanale. Popełniłam też e-booka o budżecie domowym, który jest bardzo fajnym źródłem, takim kompendium wiedzy. I ja ostatnio właśnie sobie siadłam z tym moim e-bookiem i przejrzałam ten mój budżet po raz kolejny. I bardzo lubię to robić, dlatego że ja generalnie mam taki już system wypracowany od lat, że do budżetu siadam co 2 tygodnie.
W moim przypadku to działa na mnie najlepiej i teraz, kiedy wypadła mi ta moja znowu randka budżetowa, zrobiłam taki porządny właśnie przegląd mojego budżetu. Przegląd mojego budżetu zaowocował tym, że znalazłam w nim, uwaga, uwaga, 200 funtów oszczędności. To się może zadziać, kiedy my właśnie skupimy się na tym, żeby o ten budżet swój dbać. Oczywiście są miesiące dla mnie lepsze, są miesiące dla mnie gorsze, jeżeli chodzi o budżet, ale zauważyłam jedną taką stałą rzecz, konsekwencja i konsekwentne sprawdzanie tego budżetu, zrobienie sobie z tego priorytetu i wpisanie tego w kalendarz nawet i zrobienie sobie z tego takiego czasu dla siebie, że to jest moja randka z budżetem, no to właśnie bardzo fajnie działa na to, że ten budżet, on musi, nie ma innej możliwości, on musi po prostu zacząć z nami współpracować, bo kiedy my siadamy z tym swoim budżetem, to też zaczynamy powoli, powoli niektóre rzeczy tam dostrzegać i ja właśnie tak zrobiłam. Siadłam z moim budżetem i znalazłam w nim 200 funtów oszczędności. To jest bardzo dużo, to są pieniądze, które mogą spokojnie zasilić jakiś fundusz celowy, albo mogą na przykład, jeżeli macie taką sytuację, na przykład spłacić Wam jakieś długi. Nie zawsze to będą takie duże kwoty, taka duża kwota jak w tym momencie trafiła się nam tak naprawdę z kilku powodów, bo na przykład ta oszczędność wynika też z tego, że my sprzedaliśmy samochód. My mieliśmy przez bardzo, bardzo wiele lat zawsze miałam dwa samochody, czy z moim byłym mężem mieliśmy dwa samochody w domu, czy tutaj właśnie jak myśmy się z Krzysiem zaczęli spotykać i potem mieszkać razem, to też zawsze mieliśmy dwa samochody. Ja miałam swój, on miał swój. W ubiegłym roku ja sprzedałam swój samochód, kupiłam inny, taki duży, siedmioosobowy dla naszej rodziny. I zostaliśmy z samochodem drugim, to był samochód Krzysia. Podjęliśmy w tym roku decyzję, patrząc na to, co się dzieje na świecie, patrząc na to, jak wygląda nasze życie i mając bardzo dobre pojęcie o naszym budżecie, o tym, gdzie nam te pieniądze idą, jak te liczby wyglądają i to wszystko, podjęliśmy decyzję o tym, że sprzedajemy ten mały samochód. Więc podliczając te wszystkie kwoty, które my wydawalibyśmy na samochód, na jego naprawę, na paliwo, na jego eksploatację, na ubezpieczenie, na podatek drogowy, bo w Szkocji płaci się tak zwany road tax, uznaliśmy po prostu, że ten samochód nie jest tego wart. I na ten moment postanowiliśmy, że zostajemy z jednym samochodem. Do tego doprowadziło wiele różnych rzeczy, ale polecam Wam spojrzeć na swój budżet właśnie w ten sposób, przy tych porządkach wiosennych i zastanowić się, czy takie są rzeczy w Waszym budżecie albo w Waszym życiu, które Wam na ten moment nie są potrzebne, a mogłyby Wam to życie dosyć mocno ułatwić w takim właśnie względzie finansowym. To, co dzisiaj też będziemy robili, to będziemy malowali dekink i będziemy go malowali tą farbą, którą pomalowaliśmy 2 lata temu za nami szopkę. To nie jest farba de facto do dekingu, ale pokażę Wam, co się stało z dekingiem, który malowaliśmy rok temu. Farbą specjalnie do tego przeznaczoną i uznaliśmy, że w tym roku spróbujemy czegoś innego. Zobaczymy, jak to po prostu wyjdzie. Wszystko było dobrze przygotowane, także tutaj nie widzę błędu po naszej stronie, ale po prostu wymiana, że tak powiem, dekingu w tym roku nie wchodzi w ogóle w grę, więc pozostaje nam tylko jego pomalowanie. I taką ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o moje porządki wiosenne, to jest prace nasze w ogródku. Wiadomo, wiosna, prace w ogródku i my tutaj znowu, jeżeli chodzi o nasze prace w ogródku, to działamy z tym, co mamy. Jedyną rzeczą, którą ja kupiłam w tym roku do ogródka, były meble ogrodowe. Ja mieszkam